Reportaż jest gatunkiem publicystycznym, opartym na relacji z wydarzeń, w którym autor bądź uczestniczył bezpośrednio, bądź poznał je z relacji bezpośredniego uczestnika. Reportaż, będąc swoistym raportem z wydarzeń, zbliża się w swojej formie do sprawozdania, a zarazem wykazuje związki z formami prozy artystycznej. Tematem reportażu będzie jakieś aktualne zdarzenie, które autorowi wydaje się istotne, znamienne, charakterystyczne, czasem bulwersujące opinię publiczną. Zwykle autor skupia się na jakimś wydarzeniu głównym, często wskazanym w tle. Kompozycja reportażu nie ma ustalonych reguł. Podporządkowana jest intencji autora, który stara się zachować obiektywizm, w związku z czym na pierwszym planie znajdą się fakty, zaś komentarz autorski zostanie albo pominięty, albo zachowany jedynie w postaci szczątkowej. Reportaż jest więc formą, której istotną cechą jest wiarygodność. Przedstawiony w reportażu świat nie jest światem fikcji. Kampania społeczna ma na celu budowanie poparcia społecznego u dużej liczby osób w określonym czasie, w konsekwencji kompleksowych zorganizowanych działań komunikacyjnych. Reklama społeczna jest instrumentem kampanii społecznej realizującym cele społeczne. Sorry, we didn't agree to that. That wasn't in the script. Please, we didn't agree to that. Podstawowe cele reklamy społecznej: kształtuje i modyfikuje rzeczywistość społeczną, promuje pożądane społecznie postawy i zachowania społeczne, nakłania do zmian postaw i zachowań społecznie nieakceptowanych, walczy ze stereotypami, prowokuje debaty społeczne wokół danego problemu. Amnesty International jest ogólnoświatowym ruchem ludzi działających na rzecz praw człowieka. Amnesty International bada, dokumentuje i publikuje raporty o przypadkowych naruszeniach praw człowieka, ale na tym jej praca się nie kończy. Członkowie Amnesty International podejmują praktyczne i skuteczne kroki w celu powstrzymania tych naruszeń. Amnesty International jest ogólnoświatowym ruchem ludzi działających na rzecz praw człowieka. Podstawową formą działalności Amnesty International jest prowadzenie kampanii. Z historycznego punktu widzenia główne cele Amnesty International wyglądają następująco. Uwolnienie wszystkich więźniów sumienia, zapewnienie wszystkim więźniom politycznym bezzwłocznego i rzetelnego procesu. Wniesienie kary śmierci
tortur oraz innych form okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania. Położenie kresu pozasądowym egzekucjom oraz zaginięciom. Podstawową działalnością Amnesty International jest międzynarodowa solidarność. Członkowie organizacji pochodzą z wielu różnych kultur i mają różne poglądy, jednak jednoczy ich chęć działania na rzecz świata, w którym przestrzegane będą prawa każdego człowieka.